No i tak to się żyje, jak się ma w oknie. A wiesz, że możesz sobie skrót klawiszowy dodać? Mogę, ale nie muszę. No nie musisz, ja na przykład mam. No. Kurwa, jak złapie nas horda i będziemy musieli się przebić przez nią, to się nie przebijamy. Masz kill-off? Mam kill-off. Będę kopać diaksy. Bo chyba te budynki to wcześniej lutowaliśmy. Tak. No to. O, ja to pojazdami, ledwo co wysiadłem do samochodu. Trzeba mi się pas zapinać chyba. Ile ta przyczepa może pomieścić? Na razie to ja nie wiem, czy my przeżyjemy, co czekaj. Nie wiem, czy widzisz, co się stało. No, się widziałem. Nie mogłem ruszyć. Co ten samochód taki wolny? Nie wiem, naprawdę dramat. Ten samochód to kurwa dramat. Żałuję, że go wziąłem. Może i ma pojemność, ale to z tego. O kurwa, tam jaka horda jest. Ty, ja nie wiem, czy ja tej przyczepki zaraz nie odłączę na jakimś polu. To jest bez sensu. My tak mamy jeździć, naprawdę. Trzeba poprosić motokoty, żeby przerobili kurwa ten samochód na jakiś czołg. Zobacz kurwa, ile zombiaków tutaj się schodzi do niego. Musi być mega głośny. No on nie daje... Na tym sobie nie daje rady, serio? Na trawniku. Dramat, ten samochód to jest kurwa dramat. Krucjan. Jednak przesadziłem trochę z tymi grządkami. Czemu? Bo nie wiedziałem, że to aż tyle wody żre. Trzeba beczki porobić. Na pewno. Ja tutaj poszalałem, patrzę, ty będzie dobrze, a tu... Kurwa, ten samochód ma udar chyba. A tu na jedną grządkę poszło całe wiadro. Zobacz, przecież nie jest... I co jest? No. Włócznie kurwa miała? No ma. Myślę, że ja pamiętam, gdzie widziałem tą konewkę. Bo nie jestem pewna. No ale co z tego, że mieszał konewkę? Konewką chyba więcej ma pojemności. Pojemności tak, ale wody ci idzie tyle samo. No ale kiedy... Więcej mi sobie włóczy. Szukam miejsca, żeby się zatrzymać i odłączyć tą przyczepkę, ale kurwa, no nie ma opcji. Jest tyle zombie. Kurwa, dramat. Jedziesz dalej czy tam? Nie. Podpinam. Zostawiamy ją, no trudno. Możesz jeszcze jak to pułapki zrobić, nie wiem czy umiesz. Mogę, mam. Wcale szybciej nie jedzie. No dobra, jedzie. Ty, ale tutaj coś może być. Tylko wiesz, że jedzenie tam mamy, co nie? Wysiadaj. No właśnie, powoli się kończy. Pamiętaj zasady, jak ja tłukę, ty nie tłuczysz. No i pierwszy kill. Rękawiczki skórzane chcesz? Nie wiem, czy moje mają coś. Tam jest tam tego zbiorka. Zobaczę swoje. Nie potrzebuję. Pudełko wkrętów, na chuj mi pudełko wkrętów. Może być sporo gwoździ. Taśmy. Bierz taśmę. Worki z piaskiem też się przynadzą. Piły. Klucze do rur. To mówisz, że... O kurwa. Mam parę dni. Jak to szybko poszło. Łapki na zwierzęta. Ja nie wiem kurwa, ja byłem ułomem, że ja brałem tamtego perka.
Nie chciałem ci tego mówić. Potrzebujemy młotka zwykłego, żeby porozbierać się te pierwsze skrzynki. Tu jest młotek. Młotek, pokaż. Tutaj, w tej skrzynce. Faktycznie, dzięki. Ja nie wiem, czy piły nie potrzebuję jeszcze. Tutaj jest piło. Ty, ale nie, ja nie potrzebuję tego, przecież mogę to przenieść chyba. Tylko mnie pilnuj. Możesz i samochód wyłączyć. A, on wyłączony. Zombie, kurwa. Co? Nie, dwa. A, te dwa to chuj. A serio, ten samochód jest zjebany. Pakowanie. Grabie do liści, naprawdę. Chain? Łańcuch? Łańcuch? Dobra, to pułapka zostawiona. Nice. Jedno, co prawda, ale... To nawet jak się coś złapie, to tak będzie dobrze już. Ja mogę obrabiać zwierzątka. No właśnie, bo... Dobra, czyli ty tutaj już zaczynasz budować te ściany. Póki co próbuję siódmy poziom nabić. A, bo nie masz siódmego. Nie, mam kawałek do siódmego. No właśnie, bo ja też mam dopiero szósty. Ja myślałem, że ty już masz siódmy. Też myślałem, ale nie. On powiedział, że ma prawie ósmy. No, myślałem, że ósmy jest. Rucjan, gdzie ty żeś pojechał? Pralnie zmontowuję. A nie mogłeś, nie mogłeś mnie zabrać, to też bym sobie ponabijał, to... No jestem obok ciebie, chodź tu. Gdzie? Za płotem. Do prętów spawalniczych, taśmy na praw. Weź sobie jedzenie i tak dalej. Pudełko gwoździ jest! Za płotem jestem. Ale to przecież rozmon. A, o, dobra. Konepka. Wszystkiego nie. Aktor konepka. Juki. Wiesz konepkę? Tam nie przechodź przez to okno. Pewny jesteś? Ta, to fanat. Ja pierdolę. Wody potem zombie, jak widziałem, że szedł. Mówię, nie przechodź. I co byś zrobił? No i teraz wchodzę do naszej bazy przez, przez płot. Kolejne pudełko gwoździ. Jezu, dzięki. Spróbowałem coś z tym czerwonym samochodem zrobić, ale kurwa... Bezużyteczne te samochody. No nie, zrobię tym zaraz. O, dobrze, sprawdź. Właśnie młotkiem może być problem. Dobra, jednak nie będzie problem. Śmiem odnieś. A propos młotka, to sobie wezmę. Próbuję się dostać do dalszych skrzyń. A da się skrzynię do skrzyni wsadzić? Da się. A nie, ja mam młotek przecież, no to kurwa, napierdolę. Dobra, bez rewelacji, no ale przynajmniej mamy gwoździe. Jest generator kolejny. No i zajebiście. To ja idę rozmontowywać tam naprzeciwko jakiś sklep. No właśnie też tam idę teraz. Kiera, łopata do śnieżania. Co to jest? Dodatko, że nie mamy książki od... No, ale to nie wiem, farby, nie ma sensu poszukać. Nie mam nawet pomysłu, gdzie tego szukać. Trzeba pamiętać, że tu jest farba. Na cholerę nam farba. Nie będziesz się malować? Nie, a po co? Dobrze, ja sobie własny pokój pomaluję, a ty tam jak chcesz. Nie chcesz malować. Nie chcesz zostać malarzem? Jeden ten kiedyś został i rozpierdolił pół Europy. To był... No. Znaczy jeden kiedyś nie został, przepraszam. Odmówili mu wstępu. Masz pomarańczową. I sam sobie zapewnił wstęp. Własny wernisarz chyba odjebał. To Lucjan, tylko ja nie jestem pewien, czy to tak bez mnożnika tak pójdzie. No pójdzie ciężko, ale ja jestem bliżej.
Dlatego ja bym polecał eksplorację. Wiesz, wojdzie deski też się przydadzą z mam tego. Mam plan skip. Czekam na ciebie koło czerwonego samochodu. Darmo to nie robimy już tego. No. A to co, jedziemy? No jak chcesz, możesz jechać. A, znaczy towarzystwo by się przydało, a... Ja bym szybko... Ile mi brakuje tego, czekaj. Nie biegaj. No 1000 ekstra mi brakuje. Ale ja bym i tak... Najpierw przyszło już dawno, bo przecież ten samochód pierdział na maksa. Najpierw ja bym to wypakował wszystko, wiesz? Mamy kolejne takie budynki, tylko tu może być dużo zombie, więc uważaj. Wiem, żeś poczekał, ale widzę, że tu pójdziesz do przodu. A ja polecam bazę wojskową, co ty na to? Dzisiaj znowu? Dobra. Ty na prawo, ja idę na lewo. Ale po co chcemy tam jechać? A nie wiem, bo tak jakoś, ale w sumie nie, bo znowu ktoś z nas zrobi... I kołka, jak Ari. A to akurat dobrze wspominam. Cisza potem zapanowała. Nie, bo się skupiałem. Nie, ale tak akurat. Może tak, poszukaj na mapie, gdzie jakieś książki by były. Miejsce, gdzie książki by były, fajne. Pamiętaj, żeby zbierać wszystkie nasiona i tym podobne, jak tam coś znajdziesz. Łomy, młotki, o. Dworki ze żwirem. Zabawka dla psa, aktor. Aktor, jesteś? Nie. Znów będą mówić, że się znęcam nad tobą. Dorcjan. Bo... Pytanie, czy my szukamy gwarantowanego, czy możliwego? A daleko to? No właśnie, bo jak gwarantowane, to jest daleko. Jeżeli możliwe, to jest blisko. A gdzie chcesz jechać? Te domki tam mamy trochę niezwiedzonych, tam po prawej stronie miasta. To nie jest daleko. No właśnie, to nie jest daleko, ale to nie jest gwarantowane. A tam gwarantowane? A gwarantowane to mamy po lewo, tam takie miasteczko widzisz. Dołko gwoździ jak jedziesz, miasteczko. Tak, jak jedziesz dosłownie taką, zjedziesz w dół i jedziesz dosłownie cały czas. Przy tym magazynie dużym, tak? Gdzie chodzi? No niedaleko tam masz takie tam budynki zielone, żółte, jakieś kolory. Aha, tam. Okej. Rozmontuję. Wiesz co, ja się tam nawet rozpiłem ostatnim razem, więc... No. Droga jest czysta tam. Tego zapamiętam. Wiesz co, dużo się zmienia w krótkim czasie, to ci tylko tyle powiem. Coś chodziło mi o te samochody na drogach. No to progres w bazie wojskowej. No, przyjdzie jeszcze czas. Znowu pójdzie 1000 amunicji. Dobra, no to dobra, to wpakujmy wszystko do tego. Wyjdźmy do bazy, ogarnijmy się i możemy jechać tam. Okej, bo się przydałoby, żeby mnie też ogarnął ten siódmy, bo trochę ci się może zejść z tym budowaniem. Może. I piwidły. Jeszcze zobaczę, czy tu nie ma tych rzeczy. Przydałoby się ogarnąć zupę. Oliwa jest właśnie, to chciałem. Tą swoją dostępność w bazie. Mamy 300 gwoździ, więc jest git. A, truskawki znalazłem. Grabie. Sierp, młotek. W sensie grabie te... nasiona. Ja tam widziałem sierp, młotek i inne takie fajne. No jak to, reaktor. Idziemy. Niereformowalny, kurwa, jesteś naprawdę. Tam... Jest dobrze. Zależy, bo na pewno jest z tobą. Turcjan, narzekasz. A co on ma narzekać? Czemu super to jest. Co to jest za restauracja, że masz toaletę kurwa w kuchni, co? Kibel masz w kuchni. To dobrze, kucharze nie latają wtedy, wiesz, po knajpie. Srają kurwa w kuchni. Nie w kuchni, toaleta jest obok kuchni. Jak kłócę! Ale... Kurwa... Patrz.
Tu masz sracz przy frytkowni i kurwa przy innych rzeczach. Dobra, dobra, no to okej. Okay. Jeszcze to już mówisz, nie jest normalne. Jeszcze mówisz smacznego. Smacznego. Specjalny sos szefa kuchni. Ja pierdolę. Oto nasz specjalny dip. Aromaty z kuchni. Byłeś na górze? Nie. Byłeś na górę. Idę, idę. Kurwa, czyż. Zamknięte jest chyba. Albo nie. Zestaw do szycia. Mam kluczyki do tego samochodu. Jest chyba nówka sztywka. Chyba paliwa nie ma. Nówka sztywka? Nie, nie ma paliwa. Trzeba paliwo ogarnąć. Mam tego złoma. Potrzebujecie tutaj. Ej, tu rucina. Czy na lajcie, nie? Na jakoś tam super. Fajny sposób na pozbycie się głodu. No. Ta frytkownica. Frytkownica go zainteresowała. Cukierki. Jedz, jedz. Chyba nasza głód ci znika. A żebyście kurwa skrubli także potem tego. No właśnie, ale waga też ci leci sporo. Nie wiem, u mnie pokazuje, że leci w dół. Czy ty sobie jaja robisz? Nie, zadrapanie i krwawienie. No ale wiesz, zadrapanie też może być jeszcze śmiertelne. No spokojnie, ale w szyję, kurwa mać. Nie popierdolę tego. To spoko. Podżyj ubranie. Popierdolę mnie ta gra. No, jest naprawdę bardzo dynamiczna pod tym względem. Zombie mi się dobijał do drzwi, w końcu się wydostał. No, nie miałem jak go kurwa zabić tak normalnie, bez ugryzienia, znaczy bez ugryzienia, bez zadrapania. Bo kurwa, tu nie ma miejsca w ogóle do walki. Dobra, turcie. Antybiotyki, plaster, są przydatne tabletki przeciwbólowe. Co robimy? No to nice. Pakowuj. Tyle to rzeczy. Ale tu mamy tylko deski stalowe. No, trzeba wyciągnąć. Ile masek spawalniczych? Jadro. Półki trzeba na tam na te farmy dać. Pod ścianę najlepiej. Gdzie, gdzie półki przenieść? Tam pod ścianę, tam gdzie farmy są. Gdzie pole będzie. Z tymi zombiakami to jest kurwa problem w takich pomieszczeniach jak to. Ogólnie z nimi jest problem, nie wiem czy zauważyłeś. Nie no, na otwartych przestrzeniach to nie, ale w takich pomieszczeniach gdzie ja byłem, gdzie kurwa jakiś domownik sobie urządził, że nie masz miejsca. No to kurwa weź walcz sobie w takim pokoju. Krętu ty masz na to naprawdę. Inny przykład jeszcze przed apokalipsą. Kurwa, weź sobie wyobraź chodzić po takim mieszkaniu. Gdzie kurwa musisz się chyba przyciskać przez wszystko. To jest tak zwany polski apartament. Nie, idę pierdolę. Gdzie to chodzi? Naprzeciwko. Gdzie to półkę postawić? Tam gdzie farmy są, na zewnątrz bym dał. Okej. Po co to ma być w środku? Ja bym tylko takie, wiesz, tam... Nasiona, narzędzia... Nice. Widziałem, widziałem. Dobra, panie krwawi. No. Ale z nas to się śmieli. Znaczy może nie śmieli, tylko śmiał. No i jeden mały, no.
Śmiali chyba. O, to śmiali. Śmieli to jest jakby, jakby byli na coś gotowi czy coś. Śmiałość to nie znaczy być na coś gotowym. Jezu, weź, już cię prawie walnąłem. Śmiało. Tam masz w razie czego... widły. W tamtym budynku na wprost. Nie wiem, wyjebane w te widły. Chociaż nie, no dobra. Bo kurwa, kilof mi się zaraz kończy. Jak chcę strinkę uważa, nie? Jak wyjebany, to wyjebany. O, to ja dzisiaj zrobię... ryż. Ryż? Ty tu jest jeszcze jakiś dziwny... kowek. Ryż? Ryż? Patrzył jak tutaj co jest? Ale, że tak pińsko. Że jak? Ale, że tak pińsko. Dobra. Ryż, no. Dobra, wyłamane. Gdzie był ten... gdzie były te widły? W tym budynku po lewej stronie, tam gdzie ty byłeś, tylko że po lewej stronie. Dobra. Bardzo dobra. I ta żółta latarka jest świetna. O, kanister z benzyną. O, jak zajebiście. Mamy drugi samochód. Zapałki mi się skończyły. Nawet chyba bardzo dobry samochód, na trzy bym na całą. To jest nawet risky. No dobra, może nie jest taki zajebisty. Mdłości mi się jeszcze nie pojawiły, więc raczej... jest szansa. Nie wiem, proszę. Robimy. Ja robię jedzenie i byśmy wyjechali z rana w sumie, ale w sumie, o, jest północ. Trzeba coś pomyśleć, co zrobić, a ja na razie gotuję. Musisz coś znaleźć. Albo ten syf poogarniać. Ja najpierw podniosę ten łom, który opuściłem przy przeskoku. Weź, jak dostanę mdłości, to chyba się tak wkurwię, że po prostu tam do nich właśnie pobiegnę. Ja tam łom zostawiłem przez strzelbą. Ale ty nie masz sobie strzelby. Znaczy z karabinem, fuj. Karabinów no. Też nie ma przy sobie. Bo jeszcze jedno białe wino jest. Mam rewolwer i karabin przy sobie, tak w razie. Jedno? Gdzie ty patrzysz? Co? Co ty nosisz? A gdzie no na razie wuja, jakby coś kombinowali. To zobacz ile tu leży. Wszystko jest pełne tutaj. Gdzie? 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 Skakuj. To nie mówiłeś, pijemy. Co ty robisz? A, no, dobra, faktycznie, sorry. Na wierzchu stoi. Nie wiem, czy to nie Anglik. Piję właśnie, jadę za tobą chodź. No, okej. Okay. Tylko ich to sporo jest. Damy radę? Próbujemy? Próbujemy, chodź. O. Dobra. O, to możesz w sumie pozbierać butelki puste. Nie daj się ubić. I wziąć wodę z beczek i je wsadzić do grida, żeby się odkaziły. Na przykład nie wlewaliśmy tam czystej? Czy to jest deszcz? Ja wyciągałem, to była skażona przed chwilą. Więc chyba się jakby nalała nowa. Dobra, butelka biorę. Butelka po burbanie. Dużo znajdź, nie? Jakby najlepiej wszystkie. No i do zegarku, pięknie. Jak w sumie pouzupełniać wiadra, to później z wiadra... Boże, tu. Wziąłem. Z wiadra ze sobą nosić? Nie wiem, z wiadra pić. Wiadro trochę ciężkie. Ale przynajmniej dużo picia. Uuu, sporo ich tu. Uważaj. To ty uważaj, ja sobie dam radę jakoś. Ale kryształczek coś zmiał w tym kocaku. Uważaj, bo ja zbieram zegarki.
i walkie-talkie. Dobra, to do to tą wodę do przegotowania, tak? No, tam wrzuć od razu. Dobra, lecę po samochód, nie zepsuję. Podczepiam go. O nie, jajka się zdarzały, otwórz. I te walkie-talkie ważą. O Jezu, kurwa, weź mnie nie strasz, chłopie! Jak ja, kurwa, drygłem. No, ten samochód to jedzie, a nie tamten, kurwa. Spokojnie, tylko pytanie, plastikowe. Ja tylko, to przecież tylko ja, psychopata. Plastikowej się ona nie przygotuje? Nie. O, to nie. Idź, aktor, weź butelkę plastikową, wsadź ją z wrzątku. Zobacz, co się stanie. Okej. Ale my to na grilla wsadzamy. Co? Tak, ja muszę zdjąć bandaż. Mogę ci groszek dać, jak chcesz. Masz. Jest. Okej, dziękować. I tą wodę możesz tutaj wsadzić, bo tu jest cała woda. No. Masz coś do jedzenia? Mam. No. Dobra, to do której, czekamy? Tu. Aha, nie wiem, jak zrobię jedzenie, ogarniemy się. Wrócić do schowka? To. Cukier brązowy, kurwa, żeś mi wrzucił. Cukier mi wrzucił, ja pierdolę, nie no. No co, jeżeli nie preferujesz brązowego, to masz zwykły. Nie. Ty jeszcze tą zupę wsadziłeś przecież. A, turcjany. Nie, to ja sobie pierdolę. No. Mi się przypomniało, jednak nie pojedziemy na tą wyprawę. Mogę ci coś pomóc, ale za daleko na wyprawę nie pojedziemy. Muszę wpakować to wszystko. Gdzie idziesz? Weź mi podawaj, okay. Zobacz, czy one tam nie idą. Po pierwsze idę. Od dołu bardziej. No dobra. Plus. Mogę coś tu pomóc, ale... Pójdziemy na tą hordę, co? Masz butelki. Butelki jeszcze na ten, na pełni. Nie było plastikowych. Nie ma. Ten chain 3 kilo waży. Jak ci jeszcze rondle dam. Dobrze, że tego nie widziałeś. No, się wywaliłeś pewnie. Oczywiście. Wiesz. Umarłeś, aktor? Nie. Bijem tą hordę. No. Uważaj. Podam 4 miski ryżu. Uważaj, ty na mnie nie patrz, bardziej na siebie patrz. Dobra, zabijesz już. Pamiętaj, każdy dba o własną dupę. O, miska ryżu. Nie wiem, ja o swoją nie dbam. No to właśnie, o moją nie dba, ja dbaj o swoją. Podwie dziury. Co by może tam? Dobra, to wszystko. Woda się skończyła? Mam też tu butelkę z wodą, ale to jest skażone, musiałbym to jakoś... No to... Nie no, aha, proszę, wypij śmiało. A spróbuj... Nie, do mikrofali też się nie da. W butelce nie. Musisz w garnku. No to przelej. Nie, w garnku też nie, kurwa, na logikę. Przelej gdzieś po prostu. Tu masz rondę. Garnek dał. Uważaj. Czekaj, najpierw powkładam tą zwykłą, przygotowaną. Możemy posprzątać tutaj te zwłoki i pozbierać w jedno miejsce. Masz sobie radę? Bo ja to gaszę już. Jak coś to odpalisz.
Tą zupę jeszcze możesz wziąć, bo to trzeba dojeść. Zupę? No, to bym narzucił nogami tobie. Zupa. Kurwa, żadnego podróżnika, naprawdę? Kalipa. Zupa z mięsa. Nic nie ma w sumie ciekawego. O, trzeba to okno właśnie po... Pobić się. Popatrz. Roof light? Okno do narni. Dzień dobry, sąsiedzi. Ej, dropnęliśmy jakiś roof light. No, to jest pewnie świetlik, znaczy w sensie ten... No tak. Pas do broni, naboje, karabiny, ja pierdolę. Ja nie wiem, czy my jeszcze zbieramy te bronie. Chyba będziemy jak to zżygam się, jeżeli będę słyszał o karabinach. Kurwa, jakieś codziennie, kurwa, ziemniaki. Pyry, 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 nic więcej. A jeszcze ostatnio to był szczęśliwy. Tu karabin, tu strzelba, tu jakieś inne. Ja to zacznę, kurwa, strzelać. No, on coś ma w sobie. Nóż myśliwski, kurde. Dobra, nabijaj sobie ty te perki. Zaraz mi się kilo zniszczy. No, radiostacja, ale widły masz. Nie mam. Znaczy, wideł nie mam. Mam łopatę. Wziąłeś jednak tych wideł? No nie, bo nie mogłem ich znaleźć, jakoś nie wiem. Zapomniałem powiedzieć, że ich nie znalazłem. Tam są, to sobie pójdę po nich. Ty mam kolejny samochód. Ciekawe, czy dobry. Pewno nie ma paliwa. Ty, no, powiem ci, że jest ciekawy. Ile procent? Takiego ogólnego stanu. Teraz ci powiem, czekaj, bo wyłączyłem. Ogólnie jest 74%. O. Ja się zanim tu uchoduję, zobaczę, co tutaj dalej mamy. Możemy iść w dół i w prawo. Ja światełkiem ładnie świecę. Ty, bo ja myślałem, że ty go zabijesz, tak żeś się kurwa... No nie trafiłem, bo... Uważaj. Co to moja postać odpierdoliła? Wbiegła w zombiaka. Czy to u mnie tylko? Nie, widziałem to. Postacie czasem wariują i to mocno. A tak spis za to tam, nawet kontrolę straciłem przy ten przed nim. Masz radę? Torsjan. Mogłem, nie wiem co, ale coś robi zombiak w naszej bazie. Ja pierdolę. Chciałem go tylko poza bazę wyprowadzić, ale i tak... Wyjebałem prawie o niego. Co mnie przesuwasz? Ty kurwa, wszedł na mnie, uważaj! Wszedł na mnie w jednej chwili i na ciebie zboczył. Nie wiem, dlaczego te zombiaki cię aż tak lubią. Nie wiem. Jakby świeże mięsko
rozpierdam. Nie. Możesz zwłoki pozbierać. To łopata tego dupa, tak. Dasz sobie radę, dasz sobie radę. Porozdzierać wszystkie ubrania i pozbierać je. Kurwa. Kilofem by poszło sprawnie, a ta łopata nie dość, że się rozjebałeś mocno. Jeszcze w dodatku słabo bije. No ale weź pod uwagę, że z kilofem to ty miałeś ładne perki. No to w sumie. Punkt wyłączyć. Zip Market, co tu jest? Czasopismo. Masło. Masło? Sierżczasu. Ale zjełczałe. Masło? Ale zjełczałe. Ale masło? Ale zjełczałe. Ły chyba. I stare masło. O, wybieracz. Aktor? Dużo wybieracza. O kurno. Ale tutaj aktor by miał... Ty, no to z 20 butelek wybieracza. Fajną to by miał przygodę. Tripa życia. No i worek na śmieci. Chciałem to powiedzieć, nie mówię, że nie. Mam nadzieję, że wiecie, o czym mówię. Nie wiem. Nie. Tak to. A parlamina mi tylko w jednej słuchawce działa. Bo jest po tej stronie, tam gdzie słuchawce. Wiem, że jest, pod mnie wkurwia. Jest motocyklowy policyjny. Bo tak już pół minuty leci. A ja ty wiesz. Masz darmowe ty... ASMR, a ty narzekasz. Zwłoki w jedną, ja w drugą. A bo ty tam, ja chciałem spalić. A dobra, to już się sprowadzam. Znaczy teraz to bym zostawił szczerze, bo po co by tam się Jezu, pozbywać. Kurwa. O. Aż mi głowa zabolała, że to zobaczyłem. Co? Karabin MSR. Gitara elektryczna i gitara zwykła. Jak masz zwłoki gdzieś w bazie, to masz większą szansę, że zachorujesz. Że co? A, amunicję, amunicję wezmę, ale karabinu tego nie biorę. Chyba nie. To weź go rozładuj przynajmniej, mogę z nim się przydadzą. Znaczy no on ma chyba tylko jeden ten. Znaczy, a nie, ma magazynek. No, magazynki zbieraj. Mop, wybieracz kolejny dla aktora. O kurwa. Co? Jebany jeszcze miał ten. Czekaj, co? Ulepszenia miał jebany. No widzisz? Celownik optyczny razy 4 i jeszcze ten... amortyzująca stopka do kolby. No widzisz, on narzekasz. To jest jakiś kurwa. Nie widziałeś tego Turcja, prawda? Nie, ale wiem co zrobiłeś. Dobra, już ostatnie zwłoki niosę. A te z tyłu? Mhm. To ja tu widzę jeszcze parę. Znaczy widzę, że tam masz jakieś, ale ty już chyba je weźmiesz, czy... No... Zabieram. Ten karabin w ogóle co znalazłem. Właśnie jak te... Gdzie te pułapki dałeś? Biłeś się? Popatrz jakie prędkości tutaj wywracą mnie. Jesteś. Zobacz, ale na przodzie bazy. Widzisz czy nie widzisz? Na przodzie bazy. Gdzie? Popatrz na kładę. Tu jesteś. A ty do góry nogami. Do góry nogami sieć. Daj aktorowi kładę. Da się przejść? O. Idę we dwóch. Ty, to radio ma... Nie da się jechać, nie? Ja je zabieram. Nie, ale może się wywrócić dałoby.
A wiesz, że to są pułapki, nie? Bomba dybna, bomba za zero aerozolu. Wabik dźwiękowy. Fajne rzeczy są. W sumie nie był zły ten karabin, bo sobie wziąłem, zarepetowałem go, zdjąłem te ulepszenia i sobie zamontowałem te ulepszenia. Te Power Rangers tu idzie. Amortyzujące do kolby. Czekaj. Czyli już Power nie... Rangers. Czekaj, na stos go przeniosę, to już się męczy, nie będę. No. Dobra, to były same wybieracze, tak? Zobaczył mnie, jaki Power Rangers jest. To może byś go tutaj na stos próbował chociaż. Trzeba, jak chcę rozebrać. A go nie znajdę w tym pierdolniku. On kask ma fajny. Idę po samochód. Aha. A. To fajny. fajny zombiek. Bad ninja. Pojawił się i zniknął. Naprawa pojazdu. Jak ja mogę naprawić kłada? Spróbuję jakimś autem badziewnym po prostu przesunąć. Wyprostować może co? Pytanie, czy jak tak walnę z całej siły takim samochodem? No z całej siły może nie. Pytanie, mamy tu jakiś taki? Mamy tu. Ej, potrzebuję twojej pomocy chyba z kim, wiesz? Może być ten srebrny. Jakie zezwolone bardzo. Tak uważasz. Muszę podrzeć ubrania, żeby sobie porobić pseudobandaże. To my jeździliśmy. Gdzie ty jesteś? Pół samochodu, bo tu miałem zadyszkę i przeciążenie. I znów wolno atakuje, nie wiem dlaczego. Nie wiem, czy dam radę solo. Może bym dał, ale wolę nie ryzykować. Idę. Niby 4 szkoły są tylko, tak, ale... Jakbym dał naprawę pojazdu... Nie, to ci nie ma... Nie ma opcji jakiejś, żeby postawić ten nóg? Dobra, moja postać już zaczęła normalnie atakować, nie wiem czemu. No nie, dobra, podjedziemy. Chyba cię rozwalasz, nie? Chwila, muszę tak satysfakcjonująco. Co ty robisz? Zabij go. Co robisz? Teraz nie. Palimy je? Palimy. Ale patrz. Nie wiem, tak. Mi się włączy jakieś PTSD, kiedy walczę z zombie, to muszę się ruszać jakoś. Co? No, że jakoś tak... Odruchowo się ruszam, kiedy walczę z zombiakami. Ale taki perk masz? Nie, w sensie tak los. W życiu. Siebie. A, sam z siebie, w życiu. To nie tylko ty tak masz, ja też tak mam. To jak walczę z jeno. I dociągnę na walę. Gotowy? Gotowy. Żebym sam się spalił. I się ruszam. Normalny. I podejść tylko jeden piksel do ognia zada blisko i... Popaliłeś się? I ty. Nie, ale się pajczy. ale się pali, omyk. Popatrz. Postać powiedziała beach, please. Aha. Nie fuck. Elektryka poziom 3, świetnie. O, ile zombie! Ale odejdź. Widziałeś to? Odejdź. Skąd one się tu widziały? Wary, bo i z tyłu są. Fajnie, że tak zrespił. Najwyraźniej jesteśmy w jakimś respawnie. No żebyś tak? Na dole są jeszcze. Chyba, wiesz co, niech se zgniją, pierdolę. A ty był kurwa bezsensowne. Nie będę paliwa na to zużywał. Że gra nie wykryła, że my tutaj stoimy. No. To było chujowe. Ja sobie muszę zdjąć bandaż.
Ale wam chyba też tak kiedyś się zrespiły, nie? Jak? Tak w jednej chwili, przed waszymi oczami. Znaczy na pierwszym momencie zniknęły, żeby się zrespić. No to u nas jest. Najpierw zniknęły, weszliśmy gdzieś piętro wyżej i nagle cała horda znikąd. To nam się przed ryjem normalnie zrespiły. No, to to samo mieliśmy. Dobra. Rozwaliście to okno, czy chcesz, żeby zostało? Zostaw, będę tak przechodził sobie przez nie. Kolejny. O, kamień. Aż się wywalisz. Chcesz mi popilnąć chwilę? No. On też są po lewej. Jak będą jakieś szły, to mów. Ja, co nic. A nie, wydawało mi się, że idzie. Ile mam baterii? Dobra, wyłączę samochód. Nie tu. Ile my już gramy? Czekaj, to podjadę może. Albo chuj, staniemy tu. Kurwa, krótko gramy, jestem strasznie śpiący. Teraz kończymy, bo Jektor chyba leci, tak? Aktor. Mm. Niedługo też chyba lecisz? No, pierwszy miałem kończyć. Nie mogę tego przesuć tutaj. A, bo to pełne jest. Dobrze. Barry mi kurwa uciekły chuj, no. Koszulki może byśmy sobie ogarnęli. Przydałoby się. A co, coś do roboty, co? Nie. Kraśnica, wybielacz. Ja szybko odkażę w ogóle. O, co mi wyzerku da się od razu wsadzić ga tego. Dobra, dobrze. Ty na górze jesteś? Na dole. Ja idę na górę. Smalec, chcesz wpierdolić smalec? Nie. Trzymaj smalec. Smolec dobry na kości. Zależy. Naprawdę to zależy. Gary Smot. Gary Smot. Gary Smot. Widzę, że każdy ma Deviko. No, Gary Smot mi się w ostatnim czasie znudził. Ej, każdy ma Deviko, Deviko ma każdego. Pan legenda, kurwa. W ogóle jest ta policja, co my już w niej byliśmy. My byliśmy chyba tutaj. Ej, no pewnie. Słyszysz? Słyszę. I tu byliśmy w tym budynku, co teraz jesteśmy. Tam znalazłeś wtedy te bronie. No. Że jak to? No. No oczywiście, to jest to przedszkole, co ja byłem wtedy. Pamiętasz? Ej, kurwa. Ty. Co? Faktycznie, ty fakt. No ale też szkielet, kurwa. Ej, Turcjan. Jakie łoki z nas. A tu. Au.
Kiedy testujemy w boju? No tego okna nie rozwalisz, bo tego okna nic nie rozwali. Już próbowałem. Ale nie w takim sensie, tylko jak będziemy gdzieś szli, to... Jak się chcesz tym bawić? Mamy jedno chyba, więc jak rozwalisz, to naprawiasz. Śrub tymi. W tej szkole też byliśmy. Nawet trupy widać. Tylko wiesz, co jest najlepsze? W trzech, czterech takich machnięciach tym już się stamina. No. Młot? Młot. Jest chuj ciężki. Na mapie powinniśmy sobie zaznaczyć, które budynki są przelutowane. No i tu nas nie było jeszcze na pewno. O. Znikło mi rano, szyi, nice. Wyżej? Wyżej, wyżej. Ja się w sumie krawiectwem w końcu zajmę. Wierzę, że go zabijesz? Go chyba... Dobra, chciałem go wywalić, ale mi nic się nie wyszło. No, bo w życiu ci nie wyszło. Ciągle. W tej grze to ciągle. Dobra, ja sobie nie poradzę z tą bronią na tej hordzie. Czekaj, już idę. Gdzie jest Sokarda? O, z lasu też idę, uważaj. Kurwa, już się złamała, co ty sobie jaja robisz? Nie, kurwa. Uważaj. I po nową. Dobra. Teraz tak. Co się kurwa próbujesz? Kurtki skórzane. Dużo ich tam jest? Dużo? Dewiko pyta się, kiedy Gareth mod. Zapyta się go, kiedy Zomboid. No to co, odśnieżamy zombie. Serio, żadnego zegarka nie ma? A to... Pikusy. Dobra, chuja mówię, chodźcie tu. Jak moje rany? Ja chyba już jest cała. Ej, Turcjan. Popatrz. Tutaj. Ej, amigo, bo ty... Dalej no są jeszcze, ale no dużo DPS-a nie masz. Nie są ograniczone niestety. To nam po co to potrzebne? Dawiko, piszesz może na trzeci sezon. Bo i tak pogram z 3-5 godzin i koniec. Czemu tak? W sensie, tak czytam, co on pisze, nie? No wiem, ale zapytaj się go, czemu tak? Ja pierdolę, co to jest za budynek, chujowo? Nic tam nie było. Pewnie to samo. A tu masz zamknięte. No ja nie wziąłem łomu niestety. No przecież mamy łom. Ale ja nie wziąłem łomu ze sobą. Aha. Teraz palę. Jaki to jest teren wielki. Gdzie my w ogóle jesteśmy? Ale jest mega wielki teren. O ty kurwo! A tu nic nie ma. No nie, do tego wylazłem. Dobrze, w sumie tam nic nie było, bym poszedł w głąb. W ogóle nic nie ma, tam jest tylko kurnik jeszcze z tego co widzę. No kury. Ale kur tu jeszcze nie ma. Szkoda.
No może nie kurę, ale kurwy. Mów się w języku gryzłym. Smacznie. Uuu. A ja też się chyba domyślam, o co chodziło. Łopatę tam masz, zwykłą. Młot wydłużeniowy. Ale to tylko moje domysły, co ja tutaj będę. Pudełko gwoździ, kolejne zajebiście. Dobra, było już urw tutaj wejść. Długopis też sobie wezmę. Będę na mapie stawiał sobie krzyżyki. Ja idę wyburzyć tam te drzwi. Idzie po gromca, kurwa, drzwi. Biegnę zobaczyć. No to jest dużo, jeżeli tu będzie same siano. Będzie to samo co w tamtym. Co Turcjan? Zombie tu się chyba dobija. No? Co Turcjan robisz? No pewnie, że to. To ogarniam. A, okej. Takie mądre zombie, że ma otwarte inne drzwi, a puka w następny. Ty, dobra, to coś jest. Są dwa zombie nawet. Ciężko mi powiedzieć, co konkretnie robię. Duże to. Ten zombiek się zdespawnował. Gazeta. Kurwa, jeżeli to będzie taki lód? No pewnie będzie. Na końcu też coś... Na końcu jest otwarte, ty. Dobra, bo one spadają, uważaj. Żeby ci na łeb nie spadły. One są już w tych boksach i w ogóle. Szukaj tam ten lód na końcu, a ja idę na górę zobaczyć jeszcze. Dobra, dobra. Może to jest jakaś kurwa... Ty, kilo, siekiera strzeżecka, siekiera, łom. Lód dla ciebie. Ej. Masz coś tam fajnego? Kurwa. To mów co? Chodź tutaj, bo ja nie wiem jak to mogę nazwać. No jakiś dojebany van. A. To co wcześniej widzieliśmy. Ej, to tylko jest skrzynek, to jest kiwacz, ale nasiona. Pakowania kapusty. No chyba niestety nie ma. Kurwa! Dobra. Podnośnik samochodowy. Zajebiście, bierz go. Jest cholery skrzynek, ja naprawdę. Skrzyń tu jest od zajebania. Niestety on nie miał kluczyków, a sprawdzę jego stan. Zobaczy, bo tam... A, to cyla też, dobra. Może tam bieg. Konewka, widły kolejne, chcesz? Słaby biorę. Stan, widły mogę wziąć. Wziąłem ci. Piekiery też biorę, wszystkie. Ej, bo tu jest jakaś altanka. Nie, no dobra, tutaj to wejście spoko. W sensie ogólnie miejscówka. No, spokojnie nie można powiedzieć, ale nie jest źle. Myślę, że spoko. A, no to... Nie no, mi się osobiście podoba. O, widzę, że nie tylko ja to robię. Będę teraz te... ciuchy szył. Fajnie, by były jeszcze czyste przy okazji. Kurwy. Sobie ktoś, kurde, zrobił taką miejscówę, że to szok. Piekiery, łomy, kilofy, świetnie. Torebka na nasiona.
Wiadro też zbiorę. Czy może przydać? A się w tej skażonej wodzie myć? Nie. Musi być czysta. To też jest chujowe. Bo umyć się przecież można bez problemu, nie? No. Mod wyprzedniowy kolejny. Motyka. Sprawdziłem tą małą altankę, tam nic właściwie nie było. Trudno. Ja tylko sobie zjadłem pikle i wypiłem soczek w kartoniku. No i widzisz, jest jakiś właściwie. Właściwie to tak w prawdziwym życiu dawno nie piłem sobie takiego soczku w kartoniku. Jezu, za 20 lat już nie. A to jest takie fajne, bo może i to jest mały napój i zwykły napój, ale taka nostalgia. Feeling. Jezu, wypiłem sobie. Może jutro sobie kupię. Znaczy, przy obecnej inflacji to kurwa bym zapłacił pewnie z 3 zł za, nie wiem, 200 ml takiego soku. Więcej chyba. Więcej złotych czy więcej ml? Więcej złotych. Nie wiem, zobaczy się. Zdejmij bandaż z prawej ręki. Bo to tu się umysłać. Ciągam. No dobra, koledzy. Ale już lecieć powoli będę. No my też tutaj skończymy, już mam godzinę nagrania. Kurwa, zadrapanie nadal jest. A mi się szybko dosyć znikło. Wiesz, no ja miałem głęboko na ranę. A do jutra. No, siemka. Do jutra, trzymaj się. Na razie. Łopaty żeś zostawił tutaj? Ale nie wiem, ja różne rzeczy zostawiam. Jestem kotagowana. Gdzie jesteś? Kurwa, co ta postać zrobiła? Chodź kołowana, to ci dam te widły i kilo. Ja pierdolę. Pojebię mnie coś zaraz w tej grze. Co się stało? Sama z siebie skoczyła z murku, w sensie z góry. Kurwa isy. Łamałeś się? Co mogę? Nie no, mogę biec i w ogóle straciłem połowę HP, dobra to... Jezu, się... nie strasz mnie! Jestem zombie, chwilę. Zjem się. Czas... żyć. Dziwne, że się nie połamałem, ale... Nie narzekaj, nie narzekaj, nie narzekaj. Jak to się robiło? A, już wiem. Ja nie narzekam, ja się dziwię. Dobra. Panowie, kończymy? No. Bo już jest godzina, dwie nagrania, trzy nawet. To chodź szybko, skip. Podjedziemy do chaty. Ale wolniej mi się biega, ale to chyba przez to, że mam lekkie przeciążenie. No to na pewno. No nie wiem, co ta moja postać odjebała, ale kurwa głupia jest. Jakaś niepełnosprawna umysłowa. Ogólnie loot spoko, w następnym odcinku robimy bazę. Dobra. Bo dzisiaj się obawiałem, że na nagrywkach mi wyjebie neto. Bo mi dzisiaj wyjebał neto, nie wiem czy raz, czy dwa, nie pamiętam. Ale to przed tym jak miałem grać w CS-a. No i dobrze, że nie wtedy kiedy grałem w CS-a, bo no wtedy byłoby nieciekawe trochę. No i co, najwyżej by cię wywaliło? No wywaliłoby mnie, nie wiem czy bym dostał bana, czy bym mógł jeszcze dołączyć. Tego też ci nie powiem. Znaczy bana, no właściwie... Taką karę bardziej nieba, no. Ty wyłączyłeś? Wyłączyłem? Wyłączyłeś nagranie już? Jeszcze nie. Dojeżdżamy do bazy, ale to jest jeszcze horda. A ty wyłączyłeś? Nie. Obserwacja plus jeden. A też dostałem niedawno.
Lol, u mnie zza pleców i uderzyłeś. Czemu nie da się tej strażackiej naprawiać? No to by było trochę zbyt opanie, uważasz? Dobra. Dobra.